Dzień dobry, nie jeszcze raz cięcie. Dobra, ja zacznę. Jak zacząłem dzisiaj, że ty... Jesteśmy... No, macie? Dobra, mają. Idziemy oddać walizkę. Okej, nas będzie zabrać dokumenty. No. Dobra, udało nam się znaleźć bagaż. Nicola, opowiadaj. Znaleźliśmy, było troszkę ciężko do znalezienia, ale jego szuka też u drzwi, to było faktycznie napisane, że jest luggage storage. Ale taki booking dla bagaży. Tak. Jak to działa? No, jeżdżą tu bliziutko. Oj! O Boże, no! Tak, ma polskie tablice rejestracyjne. Tak? Ale ciekawe, wszędzie są polskie tablice na tych skuterach. A tutaj też? Tu też! Co jest? Tu już jest normalna. Tu już jest normalna. Tu jest normalna i tu już jest normalna. A i tu też Polska. KR. Ale numer. Co z tą kopalnią? Czy przed bagażami? Jaką samą kopalnią? Jest możemy... kopalnia tylko z tymi podziemiami. Możemy iść do podziemi zobaczyć. Na polu. Ale co to jest? Ile to kosztuje? 40 zł. Spoko. Czyli ile euro? 8? 10. Chyba więcej. No co tam jest? 5. Podziemia, no. No ale jakby... Fajne zdjęcia są. Jak się nazywa to podziemia? No, underground. Chciałam być underground. Na pol underground. Underground city. Słyszycie? Nie wyrobimy się w półtorej godziny chyba. Jest bagaż. Dobra, czekamy na kawkę. Nie to, bo są ogólnie... Tak. Dzień dobry, właśnie... Plan na spędzi stopa. Sorry, nie powiem wam teraz planu, bo idę po croissanta. Dobra, Gosia, gdzie idziemy? Bo no, nie wiem, co nazywa. Pamiętam. Wejdź w historię wyszukiwania. Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Ważne, że było za darmo i było do 13. Nie śmieszę, co wygląda. A jest strasznie ten, dużo graffiti tu jest. Bardzo dużo graffiti. A się myślało, że w Polsce dużo graffiti, nie? A tu jednak... No, tutaj się... Dużo, dużo więcej. Popisali. Gosia odnalazła ogrody. Jednak kot na kamerze robi swoje. Tak. Ja myślę, że to jest znak, że powinniśmy... Ja chyba zawodnicy mówi mi, że można zrobić kawę, to jest bardzo szczęśliwy. Tutaj o co zrobiliśmy ładne zdjęcie. Dobra. Albo zdjęcie po prostu. To jest naprawdę kawiarnia. No. Pijmy tu kawę, proszę. Tam jest jeszcze jakieś przejście. Dobre? Lepszego croissanta nie jadłem, naprawdę. Ale jest pisze, co jest, tak?
Jest dobry, za 1 euro. 1 euro. Jak oceniasz? Za 1,5. Ale naliśmy, ten krem tu leci, patrz. Znaliśmy ze fit, więc kupiliśmy mniejszego. No ale śmieszne jest to przechodzenie. To mi się to podoba akurat, że nie trzeba czekać. Jesteśmy teraz w zatoce jakiejś, w porcie, na plaży, czy jak to zwał. Gosia nazywa to promenadą. I... mamy tutaj chwilowy postój, ale musimy powoli wracać, bo musimy dobrać moją walizkę. A no i o 6 tutaj mamy booking w naszym drugim noclegu. Dzisiaj jeszcze kawa, pizza, makaron. No Jezus, to my nie zdążymy tyle atrakcji wypełnić, jak ktoś będzie spał w ciągu dnia. Mara na syrenkę. Zamachaj płetwą. Dobra. Idziemy, co? Yes. Gotowi? Let's go. Gosia? Nicola? Si, claro! Okej. Chciałam powiedzieć, że mogłyby to zrobić na jednym, ale w sobie to by nie miało sensu, bo jakby ktoś chciał mieć... Nie, to jest jedno metro, tak jak w Warszawie i masz po prostu dwie strony i to jest jedna, a to jest druga. Ola, to jest tak, gdzie jedziemy. Jak ten pan to zrobił? Nie wiem. Tu chyba. Po schodach nie będę wracać. Nie wiem. Będziemy zobaczyć. Ej, w ogóle duże to metro. I tu jest w ogóle... Są ruchome? A to są ruchome, no. Ja puste to metro w ogóle. Mam wrażenie, że to się spóźnia jak autobusy, nikt nie jeździ. No świetnie, to mam wrażenie, że po prostu idziemy w sumie. No. Dobra, ty bo zarabiam się ten. Podobał się przejazd? Świetnie. Gosia? Świetny cel. No jednak się ten... Jednak troszkę jeszcze tak bardzo nie bolą teraz. Nie no, bolą dalej. Mam odcisk na odcisku, powiem wam. Odcisk z pielgrzymki mi się goił. I zrobił mi się nowy w tym samym miejscu. Nie polecam, ani trochę. Ale ładnie tutaj. Nareszcie, nie? No, jesteśmy u nas. Dobra. Ale tu ładnie. Łapiemy orientację. Dobrze, tutaj mamy naszego kamerzystę, który zazwyczaj jest po drugiej stronie obiektywu, ale w tym momencie ratuje sytuację, ponieważ jak niektórzy już wiedzą, bycie Nicolą nie jest proste, bo Nicola zatrzasnęła kluczyk, o nie, złamało się! Nicola zatrzasnęła kluczyk od kłódki w walizce. Także tak, będzie ciekawie. Teraz jesteśmy w naszym pokoju, ale aż nie wiem, czy powinnam go pokazywać. Tu jest nasza dead Małgorzata. No i tak. Będzie ciekawie, czy zrobimy potem update, czy się udało. Jak się nie uda, to Nicola śpi. Nicola Maciek egzystuje tutaj w tych samych ubraniach przez kolejne... Maciek nie ignoruje w innych, bo tam ja są będę. Moje ubrania. Oho! Nasze kosmetyki tam są. To będzie po prostu życie na dziko. Wpasujemy się do klimatu tego pokoju. Także tak, moi drodzy. Robimy room tour naszego pokoju. Tu mamy wejście, proszę bardzo. Jest takie. Jest takie ok. No powiedzmy, że neighborhood jest taki zwyczajny. Przechodzimy tutaj do pomieszczenia. Mamy szafy. Zaraz pójdziemy do łazienki. Mamy tutaj dwa łóżka, a w sumie trzy łóżka, dwa pojedyncze, jedno małżeńskie, szafeczka szklana, wiatraczek, który wywiewa czyste powietrze, bo niestety tutaj w pokoju
czuć lekką stęchliznę. Mamy makaron, proszę bardzo. Mamy makaron w pokoju, w cenie. Łazienka wygląda następująco. Kuchnia wygląda następująco. No, jak widać. Czekaj! No nic. Dobra, no to wchodzimy w takim razie do łazienki. I wygląda następująco, takie łososiowe akcenty tutaj są. Gdzie są kaczuszki? Pod prysznicem. Są kaczuszki? Gdzie jest ten? A tu są! Są kaczuszki pod prysznicem. Trzy kaczuszki. Gdzie? Raz, dwa, trzy. O, ja widziałam tylko jedną. Trzy kaczuszki. Tu u góry nie wiem co jest. No jest w miarę, okej. Okay. Dostaliśmy jakieś produkty tutaj od właściciela. Zuchero. Cukier i... Zuchero. Czemu podobało tak cukier? Żeby sprawdzić, czy jest. Akurat dobrze, że cukier się nie psuje w ogóle. A coś w lodówce? Nie śmierdzi w lodówce. O dobra, lekko śmierdzi w lodówce. Mamy jeszcze drabinę w kuchni, jakbyśmy potrzebowali dostać się do okna. I to tyle z room touru w tym miejscu. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda to na zewnątrz, bo to jest jeszcze ciekawsze według mnie. Na zewnątrz to wygląda następująco. Mamy tutaj takie coś. I tu mamy wejście. Tam mamy sąsiadów u góry. I tak to mniej więcej tutaj wygląda. Ma miejsce to taki ciekawy włoski vibe. No to jest ciekawe, co jest za tymi drzwiami w kropki. Ale poza tym fajne miejsce. Gdyby tylko nie śmierdziało, to w tej cenie naprawdę fajne. No właśnie. I jak wam się podobał pokój? Ja już mówiłam na początku, jak mi się podobał. Czy Gosia ma, myślę, że więcej do powiedzenia w tej kwestii? Zaskoczyliśmy się. No, nie, ja się nie zaskoczyłam, bo ja widziałam. Myślę, że gdyby nie to, że tak trochę śmierdzi, to jest naprawdę fajnie. W sensie, to jest okej, no nie wygląda to dobrze. Bo niestety ściany są jakie są. No, ja też myślałem, że będzie gorzej, a też się pozytywnie zaskoczyłem. Ja się nie zaskoczyłam pozytywnie, jestem de... Nie no, nie ma karaluchów, to po pierwsze, nie ma plusk. Nie ma owadów, nie ma plusk. Nie ma owadów, nie, jest czysta podłoga. Także według mnie już jest mały win. Szczególnie, że zapłaciliśmy za to, nie wiem, 700 zł niecałe? Za 4 osoby? Już to jak za darmo. Może to nie jest Hilton. Nasz autobus! No to biegnie. Zdążyliśmy. Jesteśmy w autobusie. Lekki sprincik. Coś to chyba kardio nie robi. Gosia nawet po sobie nie pokazuje. Nie, no mam jakiś ten, patrz. Ja go nie mam, jeszcze nie mam. Mam ten. Symetr. Co? Widać, że to symetr. Proszę pani bardzo miła, że zwolniła. Tak, no i się zatrzymała, bo widziała. Zatrzymała się, tak. Piękny Marcin, prosik. Nie, to jest tylko do kasowania. Nie, to do kasowania. To jest kasownik, tak jak kiedyś był we Wrocku. Nie, to jest karta napisana. Pokazano do przyłożenia. A to jest karta chyba tak jak Urban. Taka, ale taka no. Poznania. Nie można, bo to się. Dobra, jest git. Jedziemy, zdążyliśmy, perfekto. Jedziemy z otwartymi drzwiami. Jakby Neapol nie przestaje zaskakiwać, busy są bardzo fajne i wygodne. Ta dziś jest zamknięta, ale tutaj jednak... Komunikacja jak w Indii, tak w skrócie. No trochę Indie takie, nie? Trochę takie... Troszeczkę jak widzę, ale już po co? W sensie ma to swój urok. Cieszę się, że tam nie stoję z walizką ogólnie, jak wcześniej. Bo jakbym wyjechał tam, to... Co ty, Gosia? Jakby ktoś chciał, to mógłby też skoczyć tutaj do... Tak, można, tu można wsiąść bardzo szybko teraz. Ogólnie jest na żądanie przystanek. Jest bez żądania, wystarczy skoczyć. Czemu zawracamy? A, bo nie jedziemy... Nie, no chwila. Dobra, tu wysiadamy, chodźcie może. No, tu wysiadamy, no. Fajne drzwi. Dobra, zdążyliśmy. Na odwrót te drzwi działają ewidentnie. Dobra, chodźcie. Idziemy przez miasto. Dobrze, sok 1,55. Troszeczkę drożej. Minimalnie. Niedużo, niedużo. Schweppes euro 39. Red Bull euro 39. Okej, okay, and for me this one.
Okej, ładnie to wygląda. 3 euro za pistacjowe, co masz jakim kole? Nie mam pojęcia, ale pokaż. Nie smakuje to super. Spróbuj! Aha. To takie mokre. Mam to jest rum. Mam 50. A Gosia gdzie ma? Gosia już poszła. Czemu? Bo nas nie lubi. Znaleźliśmy sobie restaurację. Spadł z Napoli. Ceny są w sumie spoko. Nie jest źle, w sensie zdrożeń wczoraj. Przyszły pizzę, Janek się skusili na moje wybory. Każdy kosztował około 7 euro. Koło? 7, nie? No jeszcze pewnie będzie ten, tak. No jeszcze będzie pewnie tam ta dopłata. W tym momencie odpiął nam się mikrofon, dlatego słyszycie teraz lektora. Stwierdziliśmy, że kupimy sobie Aperola i Prosecco i zrobimy drinki we własnym zakresie, żeby było troszeczkę taniej. Postaram się teraz jak najlepiej podłożyć dźwięk pod to, co się działo. Także miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.